Hej, witam Was serdecznie na portalu wideotesty.pl. Mam na imię Mateusz i dziś zajmiemy się polskim produktem. Będzie to MyPhone Next. Zapraszam do oglądania. Polska firma MyPhone wyprodukowała ostatnio kilka ciekawych smartfonów, a mianowicie trzy. Jest to MyPhone Next, którego tutaj trzymam w ręce, Duo Smart oraz MyPhone Fan. Będziemy tutaj testować dwa smartfony. Dziś na pierwszy ogień pójdzie MyPhone Next, potem Duo Smart, potem zobaczymy. Kilka ciekawych rozwiązań zastosowano. MyPhone Next ma sporo plusów i sporo właśnie do zaproponowania swoim użytkownikom. Raz, że cena tego urządzenia nie przekracza 800 zł, cena producenta, cena detaliczna to jest 779 zł. Zobaczymy, czy ten smartfon jest wart tego. Zanim zaczniemy naszą recenzję, rozpoczniemy od krótkiego unboxingu zestawu. Zobaczymy, co MyPhone ma u nas w zestawie. Zacznijmy od słuchawek. Słuchawki to dość ciekawy gadżet tutaj naszego smartfona. Dość designerskie i działają dość przyzwoicie. Nie zawiedziemy się, jeżeli chodzi o słuchawki. Do tego ten pomarańczowy kabel, płaski, jak tutaj widać, no i dość długi. Jednak na przykład ten wtyk tutaj no nie działa na przykład na moim Nexusie, czyli same słuchawki nie działają powiedzmy na moim Nexusie, nie wiem czym to jest dokładnie spowodowane, ale na MyPhone'ie działają bardzo, bardzo dobrze. Co jeszcze znajdziemy? Ładowarkę sygnowane z logo MyPhone oraz kabel do samego komputera i do samej tej ładowarki, czyli jak widzimy zestaw standardowy, jeżeli chodzi o pozycję, aczkolwiek słuchawki to plus niewątpliwy zestawu. No może zacznijmy od naszego smartfona i od samego wyglądu. No tutaj MyPhone no nie poraził nas, jeżeli chodzi o konstrukcję tego urządzenia, aczkolwiek nie rzuca się jakoś tam specjalnie w oczy. Zastosowano tutaj plastik, który jest dość dobrze tutaj spasowany z całą bryłą. Tak wygląda tylna klapka, jest dość giętka. Spod spodu, we wnętrzu właściwie smartfona, znajdziemy tutaj baterię o pojemności 2100 mAh. Dwa sloty na kartę SIM, jeden obsługuje 3G, drugi GSM, czyli tak jak to w tych budżetowych smartfonach bywa. Sam smartfon obsługuje pasmo, na którym działa Areo 2, więc jak najbardziej możemy korzystać z darmowego internetu. No i tutaj mamy wejście na kartę SD do 32 GB. Sam smartfon niestety to też jest pewien minus, posiada tylko 4 GB wbudowanej pamięci, z tego niecałe 1,7 GB jest dostępne dla użytkownika. Tak to mniej więcej wygląda. Same krawędzie tego urządzenia, no to jak widać, wyglądają dość estetycznie. Znajdziemy tu tylko po prawej stronie przycisk włącz-wyłącz oraz ciszej głośniej. Na samym szczycie urządzenia znajdziemy tutaj wejście na kabel micro USB oraz wejście na wspomniane przeze mnie słuchawki. No i to by było w sumie tyle. Tutaj znajdziemy jeszcze głośnik, no i aparat 8-megapikselowy nagrywający filmy w rozdzielczości Full HD z diodą doświetlającą LED. O aparacie sobie też jeszcze chwilę powiemy później. Co jeszcze możemy powiedzieć tutaj o smartfonie, jeżeli chodzi o jego wygląd i jego funkcję, to przede wszystkim ekran IPS-owy o rozdzielczości 960x540 pikseli, który naprawdę świeci bardzo, bardzo przyzwoicie, choć kąty widzenia można powiedzieć tutaj nie jakoś tam specjalnie powalają, ale nie to jest też najważniejsze, ponieważ ekran pokryty jest tutaj taflą tego szkła Dragon Trail, które jest odporne nie tylko na zarysowania, ale przede wszystkim na uszkodzenia. Jak wiemy, szkło Gorilla Glass, taki można powiedzieć główny konkurent, jest odporne na zarysowania, choć też, jak wiecie, nie zawsze, ale nie jest odporne absolutnie na uderzenia, no można powiedzieć się sypie w mak ze szkłem Dragon Trail. Nie jest już tak źle, można je
przycisnąć nawet kilka stopni w głąb, że tak powiem, i nic się nie dzieje w internecie. Możecie sobie zobaczyć, wpisując te hasło Dragon Trail, kilka filmików, jak to mniej więcej działa. I to jest zdecydowany plus już tego urządzenia, że przy cenie 779 zł, taką podaje producent, otrzymujemy już coś ponad standard, że tak powiem. Zapomniałem wam jeszcze powiedzieć o kamerce, 1 megapiksel do wideorozmów. No i może przejdźmy do samego systemu i do samej specyfikacji. Smartfon wyposażony jest w 4-rdzeniowy procesor Mediateka na Cortexie A7 o taktowaniu 1,2 GHz. Do tego 1 GB pamięci RAM, czyli już na wstępie mamy, można powiedzieć, taką dobrą średnią półkę smartfonów. Wszystko działa wyśmienicie szybko, a to za sprawą nakładki. Nie jest to taki czysty, suchy Android, tak jak to w niektórych tych budżetowych smartfonach bywa, ale zastosowano tutaj nakładkę nową, taką jaką możecie sobie znaleźć, powiedzmy, w sklepie Play, w Google Play, i tam też ją na przykład możecie sobie pobrać na swojego smartfona. Wszystko tutaj spisuje się naprawdę bardzo dobrze, multitouch też działa, więc to jest kolejny plus dla MyPhone'a, że troszeczkę przysiadł przy urządzeniu, dołożył swoich funkcji i to się naprawdę sprawdza. Czyli ten interfejs nie jest jakoś tam specjalnie nudny. Dodano kilka też ciekawych aplikacji, czyli troszeczkę zmodyfikowano ten system, czyli dodano przeglądarkę plików, która jest dość też efektowna. Dokładnie, czyli muzyka, filmy, zdjęcia ulubione. Oczywiście tutaj mamy tą skórkę motywów, jeżeli chodzi o właśnie ten launcher. Możemy sobie wybrać kilka. Co jeszcze tutaj ciekawego mamy? Oczywiście radio FM, które działa oczywiście z słuchawkami. A Finder, czyli coś, jakiś czytnik RSS, kompas, kalkulator, notatki. Co fajne, mamy tutaj też Opera Mini, czyli wywalono przeglądarkę stokową. No i zastosowano tutaj Opera Mini. Moim zdaniem to też jest dobry ruch. Nie zawsze te przeglądarki stokowe dobrze działają, a Opera Mini sprawdzona firma. No i trzeba przyznać, że wszystko działa wyśmienicie na tej przeglądarce. Bardzo szybka, bardzo intuicyjna. Nie ma co jakoś tam specjalnie narzekać. Ale może o internecie powiemy sobie troszeczkę później, bo może przejdziemy troszeczkę do wydajności. Tak jak powiedziałem, 4 rdzenie, 1 GB pamięci RAM. Zainstalowałem grę Dead Trigger 2, która jest ostatnio naprawdę dość wymagającą grą. Ustawiłem ją oczywiście na full detal. No i zobaczycie, jak to działa. Potem zajmiemy się muzyką, przejdziemy jeszcze do aparatu. Do internetu i skończymy nasz test. Szybko zagrajmy. Ogólnie smartfon nie ma żadnych problemów z najnowszymi grami, czyli na przykład Modern Combat czy Asphalt, powiedzmy. No ale Dead Trigger działa dość przyzwoicie i zaraz wam to pokażę. Jeszcze zobaczę, czy mam ustawione na full. Dokładnie. Gra Dead Trigger 2 jest naprawdę bardzo przyzwoitą grą. Moim zdaniem ostatnią z lepszych, jakie wyszły, jeżeli chodzi o ten gatunek typu gry. Jak widzicie, nie ma żadnych problemów. Okej,
Nie będziemy dalej w to grać. Skillujmy aplikacje, te, które tutaj włączyliśmy. Jak widzicie, było ich dość sporo. No i może jeszcze przejdźmy do Quick Office'a. Jeszcze Wam pokażę, jak mniej więcej smartfon radzi sobie z plikami PDF, no i z plikami DOC, a przede wszystkim z plikiem DOC Mikrokosmos Davisa Normana, który podesłał mi słynny Porchinio, i dzięki temu mogę testować właśnie ten słynny plik na smartfonach. Jak wiecie, on mówił, że wiele smartfonów poległo, zresztą ja to widziałem. No i tu też możemy zobaczyć, jak mniej więcej taki smartfon radzi sobie z takim ciężkim 5-megowym plikiem. Jak widzicie, jeszcze pracuję. Jeżeli chodzi o benchmarki, 13 tysięcy punktów w benchmarku Antutu, ponad 4 tysiące w benchmarku Quadron, to są wyniki średniopółkowe spodziewane przy takiej specyfikacji, czyli bez jakichś tam kombinacji. No jak widzimy, plik sam się wczytał, zajęło mu troszeczkę to, ale jak już się wczytał, wiadomo, że możemy z tego normalnie korzystać. Dobrze, przejdźmy jeszcze do muzyki. Muzyka w MyPhone Next. Tylny głośnik. Gra, jak to mówię, dość skrzycząco. Niestety ten dźwięk nie jest jakoś tam specjalnie czysty. Na słuchawkach jest niestety zbyt cicho ponownie, nawet na tych słuchawkach dołączonych w zestawie. Więc można powiedzieć na minus troszeczkę dźwięk. Słyszałem lepsze barwy dźwięku w innych też smartfonach. Ale najgorzej też nie jest. Troszeczkę drażniący ten dźwięk. Ja nie lubię tego, jeżeli oglądam film i słyszę taki podźwięk w uchu, że to nie jest to po prostu. Okej, przejdźmy jeszcze może do aparatu. Aparat 8-megapikselowy. Zastosowano tutaj optykę. Jeszcze powiem Wam odnośnie tej muzyki, wzmacniacz Yamahy niby tam zastosowano, ale ja tego nie słyszałem niestety. Jeżeli chodzi o zdjęcia, nie mamy absolutnie tutaj żadnych, nie mam tutaj absolutnie żadnych powodów do narzekań. Autofokus działa bardzo, bardzo dobrze. Jakieś może mniejsze cyferki, literki. Oczywiście więcej o aparacie, zdjęcia znajdziecie na portalu wideotesty.pl. Tam będziecie mogli sobie zobaczyć, jakie zdjęcia zrobił MyPhone, a zrobił też, można powiedzieć, nie najgorsze. Bardzo to dobrze wygląda. Ok, filmy nagrywane Full HD, aparat też jeszcze robi zdjęcia w trybie HDR, czyli bardzo, bardzo dobrze. Podsumowując, MyPhone Next to bardzo udany produkt. Za cenę nieprzekraczającą 800 zł otrzymujemy smartfon, no niemalże można powiedzieć kompletny, bez jakichś specjalnych słabych punktów, dopracowany. Przede wszystkim chwalę MyPhone'a za przetłumaczenie w całości systemu Android, dodanie swojej, powiedzmy, zainstalowanie nakładki, którą możemy dostać w Google Play, wywalenie przeglądarki Stockover i zainstalowanie Opery Mini. Do tego jeszcze mamy tutaj aplikacje, które Wam nie pokazałem, czyszczenie pamięci podręcznej i tak dalej, i tak dalej. Czyli kilka naprawdę fajnych patentów, jeszcze też szkło Dragon Trail. Naprawdę nie mam do czego się przyczepić i tutaj ocena jest wysoka. To jest 4, ponieważ odejmuje punkcik za małą ilość pamięci wewnętrznej, tylko 4 GB. No i ta muzyka, fajne słuchawki, ale muzyka z nich kiepska. No i tyle. Ocena 4. Zapraszam Was do następnej mojej recenzji. Oczywiście na portalu wideotesty.pl. Subskrybujcie, komentujcie i do następnego razu. Trzymajcie się, hej!